Witaj, Rzymaszki, z tej strony Tarol, w kolejnym odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku dostaliśmy się na ten dziwny świat i jest trochę wkurzający, ponieważ jest tutaj bardzo, ale to trudne zagadki. I ja nie lubię, kiedy mamy do czynienia z trudnymi zagadkami, takimi, że kompletnie... No... jak to powiedzieć... To jest taki typowy przykład, że budujemy jakiś tor przeszkód, który jest bardzo dokładny i za pierwszym razem na pewno nie uda ci się go zrobić. I to właśnie to mnie najbardziej denerwuje w tym. Że mamy taki tor przeszkód, który jest mega dokładny i musimy być sami dokładni i jest to denerwujące. Okej, nie wiem, po co była ta książka. To jest tor dla Jojo, ale zazwyczaj jest taki problem, że ja aż tak dobrze mi nie idzie z tym. On chyba tylko bronił monet, dobra. Jeżeli tylko monet bronił, to nie ma problemu. O, myślałem, że tutaj będzie coś. Tak idealnie to było, ale... Okej, mamy zabrać twój długopis. Żeby był bezpieczny. Nie wiem, czy ja i bezpieczeństwo to jest dobre porównanie, ale chyba będzie bezpieczniejszy... To tak pika. Będzie bezpieczniejszy, jeżeli ja go będę trzymał. I to aż takie trudne to nie było. Dobra, przechodzimy. O, i nasz jeden z naszych ulubionych poziomów. Czyli podpal. Patrz, jak płonie. Teraz się nam nie uda tego zrobić na czas. Przydałoby się zresetować to, ale musimy przeczekać. W pewnej mierze musimy poczekać na ten dalszy klocek. Okej, ile to może płonąć? Jakie to jest długie? Okej. Serio? Myśleliście, że jak tutaj postawicie monetkę, to ja jej nie wezmę? Na kogo wy się uważacie? Okej. Wydaje mi się, że jest ten do wyskoczenia, ale kompletnie nie widzę powodu, żebym tego nie... wyczekał. Dobra. Tutaj nie ma mechaniki. O, nie ma tutaj mechaniki, jeżeli chodzi o boosty na przeciwnikach, ale w sumie nie wiem, po co tam postawili go. Okej, lewitacja! Tak, jakiś rytuał robimy, żeby włączyć starożytną moc lewitacji. Okej. Kiedy zazwyczaj jest coś takiego w takim randomowym miejscu, to ja takie... coś jest nie tak. Czuję to. Au! Dobra, dostanie za to. Chciałem to normalnie zrobić, ale stałeś w miejscu. Dobra, teraz też chciałem normalnie zrobić, ale po prostu nie miałem skilla. Okej, co to? Coś tam ewidentnie było. Ale już nie chce mi się tak ukarać. Dobra, czyli ogólnie główną mechaniką w tym poziomie to jest, no, to co teraz widzimy, czyli ląd. Dostaliśmy ogień. O nie, nie zdążymy. Wow, zdążyliśmy. Nawet tego się nie spodziewałem. Dobra, czego chcesz? Okej. O, jeszcze się ruszające. Teraz, jeżeli aż tak... Jeżeli niedługo będzie ten ostatni papier... Dobra, to zdobędziemy.
nie było aż takie trudne. A, i to był ostatni, wow. Ile? 5 minut. Okej. Okay. A, co to jest? Tutaj chyba trampolina jest właśnie. Dobra. Próbujemy zrobić sobie na złoto, ale niestety nie zdobyliśmy wszystkich. Czego nie mamy? No, nie mamy jednego gościa, jednej monetki. Ewidentnie widziałem jedno miejsce, gdzie może być monetka lub gościu, ale już takie... Dobra, nie będę zbytnio tego robić, bo pójdźmy do przodu. Okej, okay. Coraz lepiej mi idzie z tym, jeżeli chodzi o to. To byłoby słabe, gdyby mi się nie udało. Dobra. Trościzna akurat, jeżeli chodzi o ten ostatni. Bo czasami jak dają gałkę, to wtedy jest najgorzej. Gałka to jest takie, że przy obrocie musisz bardzo się upewniać, czy udało ci się wbić je, czy nie. Okej. No nie zdobyliśmy wszystkiego, więc nie dziwię się. Ale zobaczmy, co to jest. To chyba jest jakiś dłuższy, ponieważ mamy już czwarty poziom, to znaczy, że jeżeli uda nam się trzy poziomy teraz ogarnąć, to... To powinniśmy mieć... Okej. To nie będzie takie trudne. Jeżeli trzy poziomy ogarniemy w tym odcinku, to powinniśmy mieć już koniec. Okej, spróbujmy. Trochę te książki mnie denerwują, ponieważ one na samym początku nie mają tego... Ta ściana nie wygląda ładnie. Nie mają tego... kolizji, więc możemy dosłownie... Dosłownie przez nie przenikać. A ja ciągle za to zapominam o tym. Op. Okej, czego chcesz, drogi przyjacielu? Okej, jakaś nowa mechanika z bombami. My house goes under this brick. Dobra, spróbujmy najpierw się pozbyć tego. O, to jest nawet dosyć dobre, jeżeli chodzi o punkty. No, okej. No, mamy twoje klucze. A nie, bo to jest kilka kluczy. Jak ta bomba jest? Ma dosyć dużo za... Dziękuję! Dlaczego ona wybuchła od razu? Okej. No normalnie zostawia swoje klucze pod ceglaną ścianą. Okej. Wiem, że tutaj wystrzeliwujesz. Okej, to powinno być koniec. Tam widzę jakąś piękną rampę. No właśnie, część z tych bomb, one już wybuchają, kiedy już dotykają prawie ten podłoża. Nie wiem, czy aż tak powinno być. Okej, co tutaj jest? Jest coś na prawo. Ja zawsze taki, o, może coś być na tam właśnie w tym regionie, że tam może coś schowali, ale takie później... W sumie to nikt nie pasuje zbytnio. O, masz los. Zapewne coś by było na górze, gdyby się nam udało. Okej, ominęliśmy to. A może nie? A może tak? Nie wiem, nie widziałem. Dobra, ominiemy to. Nie nabijam teraz punktów, ale jakbym nabijał, to bym już pojedynczo wszystkich bym załatwił. Ponieważ oni to naprawdę dają tyle punktów. Okej. I co tutaj mamy? Dosyć szybkie to jest. Tam leci. Okej. Jest tam monetka. A, nie cierpię was. Ostatnio zrobiliście to w dobrym miejscu, a teraz to zrobiliście w chamskim miejscu. A, to była ostatnia monetka. Wow, to jest... Wow, te poziomy naprawdę są bardzo szybkie. Może... Nie uda mi się w 10 minut to zrobić, ale... Gdybym chciał, to mógłbym to zrobić. Ciekawe to zabrzmiało. Ale tak, to prawda.
akurat, jeżeli to już jest ostatnie, no, to będzie już ostatnie, jeżeli chodzi o to. No, ale już nie będziemy nic brać, bo wiadomo, że nic tutaj nie ma. A moglibyście rozbić całość? To byłoby fajniej. Au. Są fajne te trasy, tylko z drugiej strony to trzeba je kontrolować. Coś tam było. A. Coś tam było, zapewne było jakieś ostatnie rzeczy. A! Jakie hamidło z tego było. Nie udało mi się. Ale tak nie chciałem iść na maksimum punktów. Okej. No teraz... Wcześniej to było dla mnie wyzwanie, żeby to wszystko zrobić, a teraz to już nie jest nawet. Dobra. Ostatni poziom z tego i zobaczymy, co to będzie. Zazwyczaj, kiedy są 5 poziomów, to albo jest wyścig, albo jest normalny poziom na samym końcu, więc... Więc to nie jest aż takie nic ciekawego. Okej. What the heck? Co to jest? Aha. Co to za muzyka? No, nie... Nie jest aż tak dużo nowych gości na kosmicznych rubieżach. Jezu, co ci stało z ręką? Co to jest? Wy jesteśmy my? Tak. Tak, śmieją się z naszej wysokości, że brakuje nam, jeżeli chodzi o wysokość. Co chodzi? Tak, sprawdźmy. Nie rozumiem, o co chodzi. Myślałem, że to była taka sama moja... O, masz roz, wyścig. Ej, mamy zbierać monety? Okej. Dobra, nie wiedziałem, że mieliśmy zbierać monety. O, masz los, jak długi będzie ten wyścig? Zobaczcie, gdzie jestem teraz. Dobra, możesz rozbić to? Okej. O, masz los. Dobra, zdobędzie te monety, bo ja nie chcę mi się ścigać na tym. Nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Ale nie, to jest problem, kiedy ona cheatuje. Ona dosłownie się teleportuje czasami. Się nie dziwię, jesteśmy tacy dobrzy. No, wystarczy, że jesteśmy przed nią, nawet nie możemy się ścigać. Wystarczy, że idę normalnym tempem. Wow. Ten... Gdyby jeszcze to miało jakieś znaczenia, jeżeli chodzi o to... o czas, ale... To słownie nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy, że mogę iść powoli i to wszystko. Nie wiem, nie powiem. Ten wyścig jest... W porównaniu do tego świata jest mega easy. Mogę normalnie z wami gadać i tyle, bo nie muszę się zbytnio ścigać. No, tutaj trochę było blisko, ale najczęściej, jeżeli jest zmiana platformy, dosyć blisko. Ej, teraz zauważyłem, bo wcześniej to było takie, że w sumie widziałem to, ale takie, teraz dokładnie to widzę, że jesteśmy na statkach, bo takie te statki jakby ktoś z duplo robił. Okej, dajcie mi bomby. Au. Jaki hamidło. A, teraz nabiję punktów. A nie! Dostajemy obrażenia, kiedy wchodzimy. Dobra. Bierzemy te monety.
O, masz ci los. O, masz... Co to... Nawet gra miała problemy z... Dobra, to jest końcówka. Bum. Okej. O, dostaliśmy osiągnięcia. O, tak, musieliśmy mieć przynajmniej połowę jej... Znaczy się tak... dwa razy jej punkty i wygrać ten wyścig chyba z jakimś tam? Albo w ogóle wygrać wyścig? Okej, grrr. Tak, to jest moja reakcja, takie what the fuck is up? Tak. O! Przegoniłaś moją kukiełkę. Imponująco. O! Inny użytkownik kosmicznej nitki. Gwiazdy się uśmiechają dla nas. Ciekawą, ciekawego kompana stworzyłeś. Okej. Okay. Nie wszyscy potrafią korzystać z tych nitek. Nawet magiczny pan Q, to ten od bilarda. Nawet nie potrafił tego. Albo nigdy nie umiał, chyba bardziej było tak. Dobra. Jestem znana jako artysta tabu. Tak. Tutaj było, że come. Że... chodź. Dam ci pierwsze miejsce podczas mojego występu. Tak, jesteś na czas na mój 17 akt pięciowymiarowej opery Quantum fizyka kwantowa baletu kwantowego. Tak, to jest mój mistrzostwo. Wypadło mi z głowy, jak to jest. Moje mistrzostwo, chyba. Nikt nie może powiedzieć o tym. Więc co cię wprowadza na moje pustkowia? Tak, czy Imperator wreszcie ugrzeł się i wysłał kolejne przeprosiny, które potrzebuję? A, i opowiadam o tym, że nie lubimy Imperatora. O, w takim razie okej. Czekaj. Więc tak to jest. Powinnam wiedzieć. Eddie nigdy się nie zmienia. To właśnie był jego problem. Ale to skończyło się na to, że to był problem też mój na samym końcu. Tak, przed tym jak został z Imperatorem, występowaliśmy razem. O Jezu, ile tego czasowników. Nasz legendarny anarchiczne, nieskończone, wspaniały, podwójny akt. Wydaje mi się, jak to wyobraża. Tak, na każdym występie Eddie grał główną rolę, a ja... Tak, kontrolowałem wszystko inne. Tak, najsilniejszy człowiek na świecie, występujący w najdziwniejszym teatrze na świecie. Nigdy to samo, nigdy ten sam występ. Okej. Tak. Podróżowaliśmy po kontynentach. Ale znudziło mu się moje eksperymenty. A mi się znudziło
Znudziło mi się jego bycie znudzeniem. Okej, fajna książka. Ciekawe, czy pokaże nam ją. A nie, byłoby śmieszne, gdyby miała taką książkę. Tak, przehandlowałaś moje życie sceniczne dla gwiazd. Ale milczenie nuży. Goście tacy jak ty są tutaj rzadkością. Mała artystko, w takim razie spełnię twoje życzenie. Wszystko w mojej mocy, co jest możliwe. Nawet możesz zostać ze mną. Tak. Pustkowia wyzwalają twoją... twoją... twój duch artystyczny. Tak, nauczę ciebie nawet, jak się bujać na gwiazdach. Te bujanie to jest najgorsze, bo ja nie wiem, czy tu coś nie byłoby lepszego od, jako swing tłumaczenie, ale bujanie to jedyne, co mi się kojarzy. Tak, od jednego przeciwnika Ediego do następnego. Co ty na to? Ja bym się nie zgodził. No w sumie jesteśmy tam przyjaciółmi. Mamy jakiś przyjaciół, tylko trochę trudno to nazwać, bo w sumie to wystarczyło, że jej naprawiliśmy łódź. Ale okej. Rozumiem. Musisz wracać do domu. Ale kraina Ediego nie jest twoim domem już. Tak, no. Musimy się wykreślić z księgi prawa. O, jesteś w księdze prawa. Więc w takim razie, dlaczego nie przepisać historię? Tak, księga prawa jest ostateczna. Jest spisana jak musi być. No, jeżeli coś rozumiecie z tego... tak, czy rozumiesz, mała artystka? Przez wyrwanie strony możesz zmienić historię. O, książka. Tak. Bliźniacza książka tego teleporteru jest ukryta w Lowbury Card House. Nie, nawet nie będę tłumaczyć to na polski. Gdybym chciał, to może bym chciał, ale to musiałbym trochę pomyśleć. Wejdź ukradkiem i zdobądź księgę prawa. Ten stary dureń, sędzia Rufus, nie będzie nawet o tym wiedział. Tak, powodzenia. Ma artystko. Tak. Myślę, że kiedyś twoje imię będzie zapisane w gali. Wspaniała przyszłość leży przed tobą. Teraz możesz się zdobyć. Okej. Okay. I to gdzieś skończyło. I zamiast do tego pójdziemy do Pangoville. Ale to w następnym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zrobić kciuka w górę i komentarz, subskrypcję. Z wami Trachol. No, w tym dosyć szybkim, ponieważ dosłownie zrobiliśmy to, no jak sami widzicie, trzy poziomy w jednym odcinku. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć.